czy przez to, że ty jesteś taka odważna, śmiała, mówisz o tym, spotyka cię na przykład przedmiotowe traktowanie na co dzień? Wiesz co, nie odważają się mężczyźni, chociaż dzisiaj, już wspominałam o tej sytuacji, zostałam przedmiotowo potraktowana przez jednego z fotoreporterów, co mi się bardzo nie spodobało, więc u mnie jest króciutko. Gdybym dotknęło mnie to personalnie w takim stopniu, że uznałabym, że zostałam jako kobieta obrażona potężnie, to po prostu zostałby w twarz. Natomiast tutaj tylko dostał w twarz mentalnie, ponieważ zapytałam się go, czy mama go tak wychowała. I czy on zdaje sobie sprawę, że mówi do kobiety, a kobieta wydała go na świat. Po prostu powiedziałam mu, że jest chamem i burakiem. Przeprosił, po czym jeszcze dalej miał parę rzeczy do powiedzenia, więc powiedziałam, że te przeprosiny może sobie wsadzić w buty. Więc wiesz, no, spotykają mnie, tylko w stosunku do mnie niewielu raczej się odważy. Tu pan myślał, że to będzie dobry żart wśród kolegów, natomiast wyszedł na kompletnego idiotę. Który z panów taki jest mądry?